Witam Was na kanale Pieski Preriowe, a to jest pierwszy odcinek z Farmers Life'a. Gra pokazuje nam, jak było życie na wsi po wojnie. Czy to prawda? Nie wiem. Nie wiem, choć się domyślam. No to można się domyślać tylko. Dobra, nowa gra i wprowadzenie. Dobra, wczytało się, więc możemy zacząć. A co to tak późno? Jest i burek w domu. Ten gnojownik nie był pełen, ale wiadomo. Będzie można naprawić ciągnik, więc super. Już mi się to podoba. I oczywiście Kaźmierz leży na łóżku, rozwalony jak żaba na liściu, z flachami pomiędzy nogami. No ale tutaj jest syf na tym gospodarstwie i jacie. Okej, myszkę ruszamy tak. Ruszamy się w sadem. Kontrolę. Przybliżyć możemy, wow. Co ty pokazujesz, burek? Oko gospodarza jest super. I patyki trzeba zebrać z tego kawałka. Pod tobym jest ekwipunek. Fajny. Podoba mi się ten design. Prosty i przejrzysty. No i ostatni patyk. Dobra, co teraz będzie trzeba zrobić? A, pożywić się. Dobra. A na początku od jabłek trzeba. I teraz wodę. A tutaj jest koń. No to będzie bardzo ciekawie. Wyprowadzić zwierzę trzeba. I po co mam oko gospodarza? Chyba tutaj jest pług. A jakby inaczej. Stój, idziesz. No to tak będzie trzeba zrobić, bo żeby tam ustawić konia to będzie bardzo ciężko. Więc sobie po prostu po najlżejszej linii oporu zrobimy. Ten koń idzie jakby chciał, a nie mógł. Albo nie chciał, a mógł. No to wjeżdżamy. I tutaj taka mechanika jest na przykład orania. Bardzo fajnie przemyślane użycie na przykład zwierząt. Chociaż no wiadomo, kiedyś będzie tam w przyszłości ten ciągnik co tam stoi. Ogólnie to kiedyś była ta gra w becie. Teraz niedawno wyszła już na publiczne. I wiele rzeczy się pozmieniało. Są delikatne ścinki, ale nic na to nie mogę poradzić niestety.
Oczywiście, jeśli są wyczuwalne. Nawet chyba całego pola nie będzie trzeba, bo już jest 90%. I zaczynamy oralnie, żeby było równo z tym. A wprowadzić trzeba konia z powrotem do boksu. Nawet podświetlony jest ten boks. Super. Nie pamiętam, jak to było. Tak już jakiś czas temu, gdy ta gra dopiero co wyszła, bo wtedy miałem przyjemność nią zagrać jakiś tam czas. Nawet na godzinę się położymy, bo i tak się aktywuje. Burek, gdzie ty mnie ciągniesz? A, do tej trawy tutaj. Trzeba ją zebrać. I wrzucić do kompostu. O, widły. Kiedyś tego nie było. Kompostownikiem. Ale widać, że gra się rozwija i to mnie bardzo cieszy, bo to jest naprawdę przyjemna gra. Od razu wezmę sobie kilka nabije na te widły. Do ekwipunku. No co tutaj tyle robi tych strachów na wróble? Ustrzelone. Rower jest, to trzeba go wziąć. Przyda się. Dobra, prowadź, Burek. To się nazywa dobra świnia. Poprowadzi jak zachleje. Trzeba sprzedać narzędzia. Niedobrze. Dobra, i dla oszczędności, ile kosztuje wódka, a ile piwo? No to jedno piwo weźmę. Dużo nie kosztowało, a zostało pieniędzy trochę. Bo się na pewno przyda do budowy gospodarstwa. No nic ci nie zostanie, jak tego dalej pójdzie. Dlatego trzeba to zmienić. No, czy jeszcze kobyła i krowa jest? Wyprzedzę go, wyprzedzę. O, jakaś ścinka była. Jak on biegnie. Ło. Dobra, prowadź, Burek.
Jak skręcił znienacka. Dobra świnia tylko mogła wcześniej ostrzegać. Umiejętne jest siadanie z rowera. Wiesz, burek. I odpocznij. No co tak robimy? 10 września. Ulewa jest. Woi w oczach. Wiatro to jest tutaj. No. Już jest zwykły wrzesień, nie ma, że 10 września. Tak wezmę może z 5 albo z 15. I te 30 to jest za mało jednak tych desek. Jak nas jedną tą ściankę idzie 15. No nic, dobiorę za chwilę. I tutaj też 15 idzie. Cholera. Stąd. Sposobem matematycznym obliczyłem, że jeszcze 15, 16 potrzebuję. Cała. Jeszcze raz wchodzimy. Klepu, klepu, klep. Jakąś papu zabezpieczę, czy coś. Czy tylko termit pójdzie. Dobra, odstawię drabinę. To już koniec samouczka, czy jeszcze coś? Dobra, już jesteśmy. Takie jakby. I tak, co tutaj jest ciekawego? Farma Anny, farma Tadeusza, Tartak, brama PGR, PGR, targ z Zalesiu, kościół i brzeg rzeki. Na sam pierw to by się chyba przydało tutaj trochę uprzątność tych rzeczy.
A co to jest? Pan żeś jest całkiem bez wstydu. Teraz pijesz nawet na cmentarzu. Jak można zostawić butelki i śmieci na grobie własnych rodziców? Ten świniak przy twoim boku ma więcej kultury. I trzeba posprzątać grupę rodziców. W następnym odcinku tam się wybierzemy. Posprzątać trochę. Dobra, leżeć póki co te deski. Chociaż w sumie będę mógł poprzenosić tutaj te deski, bo będzie to jakoś ładnie wyglądało. Dobra, i trzeba będzie zdobyć części i na traktor. Sprzedam. To nie są te czasy co teraz, więc nie wiadomo w sumie jak to będzie z tym złomem, czy będzie tak. Tam gdzieś pewnie powinien być termit. Tutaj typu gruzu, tylko wszystko się robi na złom. Tutaj na przykład mogłyby być odpady jeszcze te bio drewno z tych szat. A nie, jest. To super. Będą jajka, więc będzie trzeba kupić karmnik i jakieś. I jest również pierwsza misja taka, żeby wyjść z tego. No tutaj mamy strzelbę. To znaczy karabin. Super. Będzie można się wybrać za jakiś czas na polowanie. Trochę słomy. Gra się zapisała, więc
nawet jakby mi wywaliło. Jeszcze zmieszczę jedno. I jeszcze tutaj. Albo coś jeszcze jest do posprzątania tutaj. Część drewno zbierać. Ile tutaj jest drewna opało? Narąbać będzie można. Trzeba naprawić. Ziemia. Będzie trzeba na. No i co, udało nam się ogarnąć trochę te gospodarstwo, posprzątać z tego złomu. Nazbierała się całkiem spora kupka. Na dzisiejszy odcinek myślę, że to starczy. I do następnego, cześć!